I poszedł do domu i znowu zgromadził się lud tak, iż nie mogli nawet spożyć chleba. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. Ewangelia według Marka, 3 rozdział 20 do 21 wersetu. Warto zastanowić się nad Ewangelią według Marka. Pan Jezus po wybraniu 12 apostołów na górze powrócił następnie do zamieszkałych osad i zatrzymał się w jednym domu. Natychmiast tłumy ludzi zaczęły się ponownie gromadzić. Moc przyciągania, która wychodziła z niego, była nie do odparcia. Najwidoczniej przychodziło tak wielu ludzi potrzebujących pomocy, że Pan i jego uczniowie nie mieli już czasu na jedzenie. Później uczniowie w służbie będą doświadczać tego jeszcze częściej. Obecnie również tacy, którzy służą Panu, muszą być gotowi zrezygnować z wygód życia, a czasem nawet odłożyć na bok podstawowe potrzeby. Uczniowie uczą się tutaj czegoś jeszcze. Mianowicie, że w służbie dla Pana Jezusa pojawia się niezrozumienie i sprzeciw. Ze strony tych, którzy byli Chrystusowi najbliżsi, został źle odebrany. Być może jego krewnym nie podobało się to, że Jezus był w centrum całego zainteresowania, a oni byli całkowicie w tle. Wtedy kierowałaby nimi jedynie zazdrość. A może jego krewni wstydzili się go, ponieważ w ich ocenie odszedł od zmysłów. To byłaby z kolei duma. A może przyszli z dobrymi intencjami i chcieli go chronić przed oskarżeniami ze strony żydowskich przywódców? To byłaby niewiara. W każdym razie krewni Pana Jezusa nie mogli zrozumieć, nie mogli pojąć jego nieustannego zaangażowania na rzecz innych i czuli się odpowiedzialni za udaremnienie mu dalszej służby. Niczego innego nie można było również oczekiwać od jego rodzonych braci, synów matki jego, gdyż w tym momencie nie wierzyli jeszcze w Pana Jezusa, jak to widać z Ewangelii Jana w 7 rozdziale, 5 wersecie. Jakże niezrozumiałe zachowanie jego krewnych musiało zranić Pana wewnętrznie. Tak to zewnętrzne oddziaływanie miało wpływ na jego wewnętrzne odczucia. Później nawet sam Łotr na krzyżu powiedział o Panu Jezusie: ten nic złego nie uczynił, jak mówi Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, 41 werset. A co jest z tobą? Ty wiele złego uczyniłeś. Czy już uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi? Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty możesz być uratowany jeszcze dziś.